Sprawdźmy, co to przyszło. DJ Mini 2. Ochrona. Teraz jesteśmy bezpieczni. Możemy latać po pokojach. Ale fajnie. Łapa. Nie, możecie się odzywać. Otwieramy paczkę z... Teraz będziemy latać po pokoju. Mamy ochronę. Na śmigła. Nie będziemy się teraz bać drona, bo może nas wlatywać. No i mamy w takim właśnie pudełeczku instrukcja jakaś jest napisana. No instrukcja to... Jak to było, prawdziwe mężczyźni nie czytają instrukcji. No i tak wygląda tutaj pudełko. I zobaczymy później jak to będzie się sprawowało. Jest takie letkie, to będzie fajne. Tylko że minusem jest tylko to, że nie można tego. Jak jest dron schowany, jest skręcony, to nie będziemy mogli... no, to zawsze musi być otwarty dron cały, nie? Czyli dużo zajmować będzie miejsca. Nie tak jest w torbie w tej małej. Tak, rozpakujcie, no. Wow! Co to jest? Wow! Jak to są takie zatyczki? Jakie, no, w sumie ten placyk jest taki elastyczny, fajny. Nie złamać tego, a tu się nie zachodzi o to. Nie wiem, no dobrze, jemy. Ale to jest takie, ale ogólnie letkie bardzo, nie? No, takie... Piórko. A tu jest ten, patrz, nie jest takie, to jest... Na równo, popatrz, tu jest tak, a tu takie, nie? Aha, o kurde, no. A bo co te śmigła w sumie chyba tak, że one są tak w ten, że jeden jest wyżej, drugi niżej, nie patrzyłem się do końca. Fajnie. Dobra, tak wygląda w całości, jak jest zrobione. Jest taki bardziej masywny ogólnie. Czy jest cięższy? No to 30 gramów, bo to 30 gramów chyba waży. 20 z kawałkiem. Fajnie, bo ogólnie widzę, że już jest super pod tym względem. Że można go w tak i w sposób fajny przynosić. O tak, chwyt. Do ręki, o tak, i ogień, nie? Chwyt. No tak, że można spacerować z nim. O, czekaj, o, czekaj, nie, o tak będzie widać. Ciach. Tanan, i zapierdziałem. I teraz może się odbijać od ściany. Pył, odbił się, i poleciał dalej. Ciekawe, czy można napierać tak w tą stronę, tak. Ciekawe, czy w ogóle będzie miał też tak samo, że będzie szybko latał jak wcześniej. Zobaczymy. Dobra, obczajamy jak będzie wziuczek śmigła właśnie z tym samym zestawem. Słupek. I spoko, bo nic się nie stało. To jest pod tym względem fajnie. Bardziej taki oporny. Wydaje się. Tak to wygląda. Tak, daję na fulla teraz i tak startuję. W ten sposób. Albo na wsteczny od razu na fulla jest. Pyk. Dobra, i teraz tak, startuję na fulla i jest taki wolniejszy, nie? Na trybie jest normalnym. I tak leci. Dobra, i z powrotem na fulla. Łapię po chwili, nie ma takiego... Nie jest taki szybki, zwinny. Czekaj, zobaczmy to. Taki jest efekt, jak wpadnie do w krzaki. Trochę pociachał, ale tak delikatnie. Co on tutaj ma jeszcze takiego? Nie, skrzydła są ok. Wszystko jest w sumie ok. Troszkę się pobrudził. Ale summa summarum elegancko. Tylko, że to ten krzak nie był taki konkretny. I tu się tak fajnie zatrzymał. O, no, to jest taki fajny krzaczek. To nie były gałęzie, tylko po prostu wody. Teraz kończymy jeszcze raz. Jedziemy dalej.
Dziadziak mi się zatrzyma w gałęziach? No. Tak, zaraz tam pójdziemy. Ogólnie jeszcze może się przyjdziemy kawałek. Chociaż tam jest troszkę kawałek, trzeba iść z buta. A, zobaczymy. Ja ci w minutach ci mogę powiedzieć, że to jest takie 10 minut drogi. 10 minut drogi. A, dobra. Okej. Okay. Puszczamy chłopa jeszcze dalej, jeszcze raz. Dobra, szybka podmiana baterii. Czekaj, nagrywa się to? Zobaczmy, czy to się nagrywa. Będę nagrywał przez... O kurwa, gdzie to jest? Tak, nagrywa się. Dobra, obczajamy inną baterię.